wszystko zaczyna w tym spotkaniu 1-0. Zagrozić bramce, Wisła zakończy. Zdecydują się jednak na inne warianty. Proszę o głosy, pusta bramka, Dawid Kuzio. Dawid Kuzio, 2-0. Dla Wisły zakończy. Ale oczywiście u nas ta niedziela cudów w zupełnie innym kontekście. To jest czysta sportowa rywalizacja. A teraz Dawid Kuzio. Wiśle zakończy na Dawid Kuzio, ale teraz będzie okazja dla Holiday Inn Teamu. I znowu nie ma bramki, znowu słupek. No i to jest niesamowite, kolejny słupek. Patryk Lewnowski, jeszcze nie koniec. Łukasz Nowakowski. No i to jest kolejna poprzeczka. No. Dawid Puzio. Dawid Puzio. Patryk Drewnowski, no i kto jak nie kapitan. Daje sygnał. Na Wisłę zakroczył Dawid Puzio. Dawid Puzio i teraz, gdyby nie interwencja Michała Drewnowskiego, Wisła zakroczył, byłaby ponownie na dwubramkowym prowadzeniu. No i panie Maćku, ta niedziela cudów to chyba powoli staje się adekwatne określenie do tego, co się dzieje. Trafienie zapisujemy na konto Daniela Monki. A zatem Wisła zakończy ponownie na dwubramkowym prowadzeniu. A to za chwilkę może wyglądać jeszcze lepiej. Daniel Monka! Daniel Monka! Świetna kombinacja, może będzie bramka, tak? Byłem troszkę zasłonięty i chciałem powiedzieć, tak jest. Kontra, Wisły zakroczył Dawid Kuzio, Marcin Olszewski. I świetnie, Patryk Lewnowski, może teraz przyniesie owoce. Ta akcja Holiday Inn Teamu nie tym razem. Będzie okazja na Wisłę zakroczył Dawid Kuzio. Dawid Kuzio! 4-1. Daniel Mąka. Wciąż piłka w posiadaniu Wisły zakroczy. Tym razem mają jeszcze 6 minut. Tenisiści mają wrócenie losu tego spotkania, ale będzie to szalenie trudne, bowiem Wisła zakroczy. Strzela 5. bramkę. 5-1. Jacek Nowakowski junior. No i wielkie brawa. Łukasz Nowakowski, drugi gol na Holiday Inn Teamu, to jeszcze nie koniec, 3 minuty. Kapitalna gra, zarówno Kępy Team, jak i Wisły Zakrocie. Niezwykle mądra gra, o, może w ten sposób. Ale tenisiści będą walczyć do końca, 3. gol. Bardzo dobra interwencja. Bramkarza Wisły zakroczy.